to nie jest jeden system po pierwsze. Tych systemów jest mnóstwo i tutaj bioinformatyczne badania odkrywają, że ich jest, no, można powiedzieć, setki, jeśli nie tysiące. Bo jeśli popatrzymy, to właściwie w każdej bakterii występuje ich co najmniej kilka, a może ich występować nawet kilkadziesiąt, tak jak chociażby w tej bakterii powodującej gruźlicę, mycobakterium tuberculosis, tam jest ich ponad 80 zidentyfikowanych bioinformatycznie, a eksperymentalnie potwierdzonych jest 30. Tak? Jeszcze jest dużo do zrobienia, no, także to daje taki obraz, jaki to jest rozrzut i potencjał, bo z jednej strony może ich być kilka, a w innych bakteriach może być nawet kilkadziesiąt. I generalnie prawdopodobnie w bardzo wielu bakteriach, jeśli nie we wszystkich, będą one występować. Więc tych systemów jest po prostu dużo. A jaką rolę pełnią? No tutaj jeśli chodzi o tę rolę, to też w tym momencie ciężko ją jednoznacznie zdefiniować. Na początku, jak te systemy były odkrywane, to ponieważ one były kodowane na plazminach, czyli na takich ruchomych elementach genetycznych, które się powielają niezależnie od chromosomu, no to te plazmidy często są gubione przez bakterie, jeśli nie niosą jakichś korzystnych, prawda, właściwości dla tych bakterii. No i ich rolą tych kładów toksyna początkowo było prawdopodobnie to, że one pozwalały, że te plazmidy się stabilnie propagowały z jednej komórki do drugiej i działało to w ten sposób, że jeżeli taka bakteria straciła plazmid, który kodował ten system, no to ten system się aktywował już na poziomie białka, tak, bo toksyna jest zawsze białkiem i ona, można powiedzieć, zabijała tą komórkę, która straciła plazmid. W ten sposób eliminowano te komórki w populacji, które nie miały plazmidu, a jednocześnie, bo często tak jest, że jeżeli bakteria ma jakieś obciążenie metaboliczne i się go pozbędzie, no to rośnie szybciej. W związku z tym, jeżeli ona by straciła plazmid, byłoby ryzyko, że te komórki bakteryjne bez plazmidu no, byłyby konkurencyjniejsze, wyrosłoby ich więcej i tamte z tym plazmidem by wyginęły. Więc ten system działał w ten sposób, że zabijał komórki, które nie miały plazmidu, dzięki temu pozwalał tamtym komórkom, no, można powiedzieć, panować w jakiejś tam niszy ekologicznej. Ale ponieważ okazało się, że te układy są również kodowane w puli chromosomowego DNA, więc no, chromosomowego DNA nie da się stracić, prawda? Bo się nie da później tego takiej komórki zreplikować i podzielić. Więc no, rola od razu była inna. Ale jaka? No, na początku była taka hipoteza, że to są takie, można powiedzieć, samolubne geny, które się dzięki swoim właściwościom propagują się z pokolenia na pokolenie, ale tak naprawdę wiele nie robią. Ale niedawno, można powiedzieć kilka lat temu, kilka ładnych prac się pokazało w całkiem dobrych czasopismach, które pokazują różne molekularne mechanizmy działania tych układów toksyna-antytoksyna. No i wśród takich najciekawszych można powiedzieć, że jest właśnie rzeczywiście taka odpowiedź fizjologicznie, odpowiedź na jakiś stres, czy na jakieś czynniki zewnętrzne, które mogą powodować niekorzystne warunki dla, powiedzmy, bakterii. I one poprzez modulację całej fizjologii komórki bakteryjnej, a przede wszystkim tego, że te komórki, można powiedzieć, przestawały rosnąć, przestawały się dzielić, stawały się bardziej odporne na te bodźce ze środowiska i szczególnie na przykład z takich aspektów, które mają jakieś takie znaczenie kliniczne, to jest tak zwany fenomen takiej, z angielskiego to jest persistence, po polsku to jest, można powiedzieć, taki stan uśpienia, w którym te bakterie nie wykazują, można powiedzieć, takich cech organizmu żywego, są jakby takie zatrzymane a ich podstawową zaletą jest to, że w tym momencie stają się na przykład odporne na działanie antybiotyków. Z tym, że nie jest to odporność taka w takim klasycznym kontekście, że ona będzie nabywana i dziedziczona, tylko jest to taka przejściowa odporność wynikająca właśnie z tego, z takiego jakby zamknięcia, obudowania się tej komórki w taką jakby, nie wiem, można powiedzieć, formę przetrwalniką, z tym, że nie zawsze się to tak objawia jakoś, że one tak rzeczywiście jak przetrwalniki wyglądają, ale po prostu wykazują takie cechy, że są bardzo odporne, więc to jest jeden z takich możliwych efektów działania tych
wkładów toksyny, antytoksyny. Również są takie jeszcze nie do końca potwierdzone, bardziej hipotetyczne postulaty, że właśnie mogą one regulować ekspresję genów związanych z wirulencją niektórych patogenów, albo no właśnie z tworzeniem tych różnych biofilmów, które też mają znaczenie medyczne, ale nie tylko medyczne, no bo biofilmy się na wielu różnych elementach tworzą. I co ciekawe, niedawne prace pokazują również, że te systemy toksyny, antytoksyny mogą być jakimś takim alternatywnym elementem komunikowania się bakterii między sobą, bo no to wiadomo, że bakterie żyją w społecznościach, komunikują się zarówno między sobą w obrębie gatunku, jak i pomiędzy gatunkami z innymi bakteriami, wysyłając różnego rodzaju cząsteczki sygnałowe, nie, to się z angielska nazywa form sensing, prawda? One wyczuwają zagęszczenie populacji. I okazuje się, że część z tych peptydów takich, które są, czy cząsteczek, które są sygnalnymi takimi cząsteczkami, mają zdolność do właśnie rozbijania tych kompleksów toksyna, antytoksyna i przez to właśnie zahamowywania wzrostu. I zarówno to może działać w sposób taki, że bakteria, która posiada ten system toksyna, antytoksyna, może taką cząsteczkę wyprodukować i przy dużej jej ilości, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, zatrzymać wzrost populacji tych komórek swoich, albo przynajmniej części, albo bakteria z zupełnie innego gatunku jest też zdolna wytworzyć takie peptydy, które będą tam dezintegrować to oddziaływanie toksyn, antytoksyn. Także tych różnych sposobów działania jest bardzo dużo, one są bardzo takie atrakcyjne, jeśli się popatrzy na takie mechanizmy molekularne, ale nie jest to jeszcze coś, że możemy powiedzieć, że toksyn, wkłady toksyn, antytoksyn są w coś konkretnego zaangażowane.